OSP Przechód od 2002 roku jest organizatorem międzynarodowego turnieju piłki prądowej Wasserball, który zyskuje coraz większy rozgłos w kraju i za granicą. Ale przygoda druhów z OSP z piłką prądową zaczęła się wcześniej. To jest dość długa historia, bo jeżeli chodzi o turnieje, o same rozgrywki, po prostu jak to rozgrywano, to w latach już przedwojennych, przed pierwszą wojną grano tymi ścigawkami konnymi. Wiemy, że międzywojennym też i po latach 60. w przechodzie też rozgrywano tu na tym właśnie akwenie kilka jednostek OSP. Sinawa prawdopodobnie, OSP Przechód. Organizowały sobie takie spotkania z okazji Dnia Strażaka czy po prostu jakiegoś święta, festynu. Organizowano takie po prostu rozgrywki na tej rzeczy. W 2002 roku zorganizowaliśmy tutaj na naszym terenie międzynarodowy obóz szkoleniowo-młodzieżowy i tam między innymi kolega, któryś z naszych członków zaproponował, żebyśmy pokazali naszą tradycję naszym kolegom, którzy brali udział na tym obozie. Przyjęliśmy wtedy kilka jednostek gminnych, była również, o ile pamiętam, Krzelice, Pogórze, Łącznik. Także żeśmy pokazali to, jak wyszło, spodobało się ludziom. No i zaczęliśmy następny rok. Pod koniec lipca w Przechodzie odbył się już 18. Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej. Tym razem był to także turniej o Puchar Niepodległości, zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przechodzie przy wsparciu gminy Korfantów, starostwa powiatu nyskiego i marszałka województwa opolskiego. Gdyby nie pomoc przede wszystkim Urzędu Marszałkowskiego, pana wtedy wojewody, a obecnie posła Wona Wilczyńskiego, docenił ten nasz wysiłek, a sama impreza w sobie jest wielką i atrakcyjną. Tak jak co roku, co 4 lata czekamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tak samo my tutaj czekamy. Dla Przechodu święto Wasserballa to także piknik z występami estradowymi, studia piosenki z Korfantowa, przedszkolaków z zespołu szkolno-przedszkolnego w Przechodzie. Wystąpiły mażoretki z Długomiłowic i orkiestra dęta OSP z Łowkowic. Ale najważniejszy był turniej Wasserballa i jak się okazało, był on wyjątkowy. Do rywalizacji stanęły 24 strażackie drużyny. Dwa Frydlandy, to jest Frydland Dolna Saksonia, Frydland Brandenburg i dwie drużyny z Herzogenaurach. Czesi, tak, tradycyjnie, pisteczne zawsze jest z nami. Każdy turniej ma swoją historię, zmieniają się zwycięzcy, zmieniają się pokonani. Jest to nasze święto, a dzięki Wasserballowi Przechód stał się słynny mimo wszystko. Jednej z prezentacji, którą przygotowałem gdzieś na program Odnowy Wsi, właśnie było taka od zabawy do sławy i mam nadzieję, że tak się też stało. Wiadomo, goście przyjeżdżają i tak dalej, zaczęli mieszkańcy bardziej przyglądać się temu, żeby swoje obejścia uporządkować, przygotować czystość i tak dalej. W 2011 roku za turnieje, które do 2010 roku się odbywały, otrzymaliśmy nagrodę marszałka, pierwsze miejsce, najpiękniejsza wieś opolska. Po widowiskowej dwudniowej walce i zaciętym finale trzecie miejsce zdobyli strażacy z Rzymkowic. Srebrny medal zdobyli gospodarze, strażacy z Przechodu. Najwyżej na podium stanęli strażacy OSP Pogórze. To w ciągu 18 lat ich szóste zwycięstwo. OSP Pogórze! Słuchajcie, po raz szósty! Puchar Niepodległości wędruje do Pogórza! Wielkie brawa! Medale, puchary i nagrody zwycięzcom wręczali samorządowcy oraz władze strażaków. Specjalnym medalem za udział udekorowany został każdy uczestnik rywalizacji. Ale to nie koniec wydarzeń w Przechodzie. Na zakończenie turnieju odbyła się uroczystość przekazania strażakom z Przechodu wymarzonego nowego wozu bojowego. Uroczyście samochód, nie powiem, że nowy, ale w bardzo dobrym stanie.
Herzegera z Niemiec, zatopiony przez innego korpanku. Pozostał ten mur strażacki, wyposażony w sprzęty służące do gaszenia pożarów, by wprawdzie był używany przez zaprzyjaźnionych strażaków w niemieckim Herzogenrath i Janusz Wójcik, burmistrz Korwantowa, dzięki zgodzie radnych gminy za symboliczne 80 tysięcy złotych kupił to auto i jest jak nowe. Ma przejechane zaledwie 15 tysięcy kilometrów i bez problemów pokonało ponad 1000 kilometrów do Polski. Jest świetnie wyposażone. Gratulujemy druhom z przechodu wspaniałej imprezy i zdobytego wozu strażackiego. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.